okazji, że dzisiaj Zbigniewa zbieramy życzenia od mieszkańców dla naszego prezydenta. Czego chciałaby pani życzyć prezydentowi miasta Otwocka? No, żeby dobrze mu się rządziło. Bardziej zdecydowanych decyzji i za roboty niektórych świetnie. Nic ciekawego. Żeby rozróżniał między rozwojem a wzrostem. Rozwój to nie jest, niekoniecznie musi być wzrost, bo na przykład nie jest rozwojem na pewno wzrost tkanki nowotworowej czy postępowy paraliż, prawda? Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pani czego chciałabym życzyć? Chcielibyśmy dla prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka jakieś życzenia od mieszkańców zebrać. On i tak ma dobre, i tak ma bardzo dobre życzenia. Już zdążyłem złożyć. Życzę przede wszystkim współpracy właśnie z telewizją, panie prezydencie, jak najlepszej, żeby się wszystko układało. Oczywiście realizacji różnych planów, które są związane z rozwojem naszego pięknego miasta, by również mieszkańcy mogli pomóc realizować różne aspekty właśnie tych planów. Wszystkiego dobrego. Ja bym mu życzył, żeby miał dobrych współpracowników, na których może polegać, którzy by starali się pokazać mu to, co naprawdę jest ważne, a nie to, co im się zdaje, że mu się będzie podobać. Między innymi problem walki z chaosem zabudowy, z wycinaniem lasów, budowaniem osiedli w środku lasu. Życzę prezydentowi, żeby dobrze się wczuł w to, co myślą mieszkańcy Otwocka i żeby potrafił znaleźć środki, by zrealizować podstawowe bolączki Otwocka zlikwidować. Na przykład tradycyjne dziurawe ulice, brak oświetlenia, kłopoty związane z nieczystościami po czworonogach, tudzież przydałyby się również środki unijne. Dzień dobry. Na inwestycje w infrastrukturę. Dobrze byłoby, żeby Otwock również znalazł środki na realizację koncepcji miasta uzdrowiska, czy też miasta wypoczynkowego, zaplecza dla Warszawy. I to myślę, że takie podstawowe moje życzenia dla prezydenta, aby się spełniły w przyszłej kadencji. Życzę mu wszystkiego dobrego. Może jak zostaje na następną kadencję, może zacznie coś działać lepiej.